Może to zabrzmi nieskromnie, ale jestem 5. dzieckiem z 11-osobowej rodziny. Jako 15-latek wstałem pewnego rana i powiedziałem, że chcę zostać sportowcem. Chcę coś w swoim życiu zmienić. Nie chcę robić to, co moi rodzice, dziadkowie i tak dalej. Wyszedłem z domu z plecakiem i reklamówką. I chcę powiedzieć młodzieży, wierzcie w siebie. Nieważne, co by was w życiu spotkało. Tylko liczy się wy i wasz umysł. Wy i wasz umysł. Uwierzyłem w swoje marzenia. I wiesz, przyjechałem tutaj jako sportowiec. Ktoś, kto zaczynał w Krzeszowie, kilka miesięcy tam potrenował, nie stoczył żadnej walki, a tutaj już przyjechał i poświęca wszystko, stawia na jedną kartę, że on chce być sportowcem, że on chce walczyć, że on ma przed sobą marzenia. Więc jak teraz sobie z perspektywy czasu o tym myślę, to naprawdę musiałem być odważny. Czuję dumę przez cały czas, dlatego że ja wiem o tym, jak było. To nie jest tak, że ja o tym się dowiedziałam w ringu, bo podejrzewam, że większość kibiców po raz pierwszy o tym usłyszał, tak? Jeśli ktoś się nie zagłębia w to, jaka jest biografia Mateusza, no to mogło to być dla niego takie zaskakujące, robiące mocne wrażenie. Podchodziłem do treningów zupełnie inaczej niż inni. Nie ma u niego jakichś takich dłuższych odstępów między treningami. Nawet jak nie trenuje boksu, to pływa, jak nie pływa, to jeździ rowerem, jak nie rowerem, to jest sobie jakąś lekką siłownię robi. No jest, można powiedzieć, takim sportowcem od A do Z. Powaga i koncentracja na celu nie pozwoliła mi na to, by rozluźnić się w którymś momencie, tylko zawsze uparcie dążyłem do celu. Zawsze boks, sport traktowałem jak swoją pracę, więc ja swoją pracę zacząłem w wieku 15 lat. Pamiętam, że kiedyś takie było gdzieś, ten jest młody, niech się wyszumi. Ja tak się zastanawiałem, mając lat 15, 16, 17, mówię, kiedy przyjdzie mi ten okres, żebym ja się mógł wyszumieć, ale ten okres do mnie nie przyszedł. Może jak zakończę karierę, będę miał na to czas. On przychodzi na salę praktycznie już praktycznie żadnej nie ma, bo to jest dwa treningi bez kolacji i ma limit, a nawet jest poniżej limitu. Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to samo jest. Nie pozwala sobie tam na jakieś hulanki, na jakieś imprezowanie. Nie było czegoś takiego, że nie wiem, rodzice wysłali mi miesięcznie jakąś daną kwotę, a ja sobie mówię, to mogę przeznaczyć na to. Nie, jeśli mnie wysłali na jedzenie, to było faktycznie na jedzenie. Nawet jedna złotówka nie poszła na zupełnie inne rzeczy, bo wiedziałem, jak im jest ciężko, wiedziałem, jak mi jest ciężko. No i nie chciałem ni siebie, ni ich zawieść. Cieszę się, że tak mnie wychowali rodzice, że taką miałem w sobie gdzieś zaszczepioną moralność, że nie chciałem krzywdzić ni siebie, ni innych, no bo jestem tutaj teraz przed walką o mistrzostwa. Maksym, idź kochanie na górę, dobra? Jak coś źle zrobić, to będzie jeszcze raz? No nie będzie właśnie. Idź na górę. Trenowałam boks i dzięki temu poznałam Mateusza, także największy mój sukces to jest mój małżonek z sali bokserskiej. Ja pierwszy przyszedłem do gwardii i pamiętam, trenowaliśmy i nagle wiesz, na treningu zazwyczaj jest 20-25 chłopaków i nagle wchodzą, wiesz, rodzynki, dwa, Daria i jej siostra. Ja tak od razu kątem oka. Spokojnie, ale na początku było, wiesz, no zwykłe, właśnie, to nie było tak zwykłe podanie sobie cześć, tak, cześć, tak. Koleżanka.
Tak. Koleżanka z klubu i tyle. To dopiero tak później z czasem coś się pojawiło. Nie było żadnego cackania się przy przywitaniach, więc rzeczywiście na początku było na dystans, ale ja później wzięłam sprawę w swoje ręce. No i później już ten dystans został mocno skrócony. Pierwszy trening mój był obowiązkowy, 15:30. 16:30 też był obowiązek, no bo zostałem sobie na drugą grupę. No 16:30, no i 18:00 przychodziła Daria, no to musiałem trochę sobie popatrzeć, więc poskakałem ja się dodatkową godzinę na skakance. A że ja mu chciałam dać czasu, żeby on też na mnie trochę popatrzył, to bardzo długo się rozciągałam po treningu, więc te treningi jego naprawdę były mocno rozciągnięte w czasie. U nas był taki rok przełomowy, rok 2005. Ja zdobyłem, Daria zdobyła Mistrzostwo Polski, ja zdobyłem później Mistrzostwo Polski, więc była presja na mnie, Mistrzostwo Polski juniorów. Też później seniorów, no i w tym roku też zaczęliśmy się spotykać, więc wiele rzeczy wtedy się działo. I pamiętam, że początki były takie, że ustaliliśmy, że nikomu nie będziemy mówić, bo to nie wypada z jednego klubu, co by powiedzieli trenerzy, że tutaj zamiast skupić się na treningach, to jakieś amory. No i pamiętam taką sytuację śmieszną, że któregoś Daria pierwszy raz u mnie, bo mieszkałem w klubie w Gwardii Wrocław, pierwszy raz postanowiła zostać u mnie na noc. To już jakiś czas spotykaliśmy się. I pamiętam, że trener jak nigdy do mnie, nigdy nie przychodził na kawę, to tym razem postanowił, że on akurat w sobotę rano jakieś miał zajęcie i wpadnie do Maciego na kawkę. I pamiętam, że jak otworzył drzwi z telefonem, to ten telefon mu pod sufit poleciał. O Boże, Daria, co ty tu robisz? Tak było, dokładnie. Ale później tak spokojnie powiedział, że super, fajnie, że się cieszy. Ale powiedział, że nigdy by się nie spodziewał, że to ja będę. Ja byłem zawsze ten cichy, spokojny, skupiony na treningu. A jednak poza treningiem byłem trochę mniej spokojny. Dlaczego Daria zrezygnowałaś z uprawiania boksu? No ja, kochanie, miałem większe cele dla ciebie. Dużo wyższe, bardziej ambitne. Generalnie Mateusz bardzo dobrze wykorzystał moment, w którym rozpoczęłam studia i przekonywał mnie gorąco, że to jest dla mnie już za dużo i że powinnam się skupić na czymś jednym. Aż któregoś razu przyszłam na trening, a trener zdziwiony: w ogóle, Daria, co ty tutaj robisz? Ja mówię, ale dlaczego? Mateusz stwierdził, że ty już skończyłaś treningi. Więc Mateusz zadecydował i tak jak pewne sprawy ja od początku chciałam wziąć swoje ręce i nimi pokierować, tak tutaj zdecydowanie no, zostałam ograna i musiałam się pogodzić z tym faktem. Teraz jesteś taką ładna, masz taki ładny nosek. Ale to nie oznacza, że się rozstałam z boksem, bo myślę, że jestem teraz ogólnie w tym sporcie w sposób dużo bardziej intensywny i głęboki niż wtedy, kiedy ja trenowałam. Wchodzą już takie aspekty techniczne. Może nie teraz. Teraz te walki są dużo bardziej emocjonujące. To już nie, ale kiedyś zazwyczaj kobiety, pięściarze siedziały z głową między kolanami, a Daria krzyczała: Mateusz, zaczynaj pierwszy, lewa ręka, czemu nie atakujesz? To wiesz, to były bardzo konkretne rady. Natomiast od jakiegoś czasu to Daria ogląda albo spoza hali walkę, albo jakoś urywkami sporadycznie. Spoza hali nie, ale rzeczywiście są takie momenty, gdzie nie wiem, tak sobie kadruję obraz, żeby widzieć na przykład tylko nogi. Mówię, okej, nic nie słyszę, widzę nogi, nogi chodzą, nikt nie leży, wszystko jest w porządku, tak? Więc to jest moja ocena sytuacji, ale rzeczywiście, tak jak Mateusz mówi, jest to dla mnie bardzo stresujące. Przede wszystkim człowiek jest dojrzały i dużo bardziej świadomy, co ryzykuje. Mamy dzieci, rodzinę, więc kiedyś tak człowiek bardziej walczył dla siebie, a teraz wie, że jednak no, na mnie jest duża odpowiedzialność też jako głowy rodziny. Była jakaś tam walka co do 24. Tak, ostatnio jak z Lightning, to do 6 rundy już spałeś. Tak.
A ty oglądałeś czy dotrwałeś? Spał jak suseł. A ty, Maksym? Ja do 12. O. Czyli ty oglądałeś wszystko. No Maksym w ogóle pamięta wszystkie nazwiska, wszystko, gdzie co. Co, gdzie, co, jak? Let's go. To walka jest o mistrzostwa świata, to nie może być już jakiś popierdołek w cudzysłowie. Zawodnicy są tutaj ściągnięci, no można powiedzieć, jedni z najlepszych i te sparingi są dosyć ciężkie, a zarazem cieszą mnie, bo dzisiaj mamy tą nową zmianę tych sparing partnerów i ten sparing nie był wcale taki najgorszy. Dystans 10 rund wypadł bardzo dobrze, nie widziałem tam jakichś braków kondycyjnych, chociaż tam jakiś kryzys był, ale to jest norma. Wiemy, nawet się zdarzają dwa kryzysy, tutaj był jakiś jeden kryzys w końcowej fazie tych sparingów, ale później złapał drugi oddech i było dobrze, także no, cieszymy się, bo naprawdę sparing partnerów mamy dobrze. Mam nadzieję, że oni pomogą nam się przygotować na naszego przeciwnika. No, ciężka praca od początku roku. Miałem już tych sparingów naprawdę dużo. Koncentruję się, wybieram ze swojego repertuaru co najlepsze, szlifuję swoje najlepsze akcje. No i mam nadzieję, że 10 będzie jeszcze lepiej. Najlepsza broń Masternaka? Mocny prawy nad lewą rękawicą. Bije w odpowiednim tempie. Potrafi boksować w pół dystansie. Jest w stanie zamroczyć rywala jednym z tych mocnych sierpowych. Jack Massey, bardzo wartościowy sparring partner. Kawał chłopa boksował przez Josephem Parkerem też w ciężkiej wadze. On chyba jest idealnie skrojony pod Billa Masmita. Tak, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Widać, że myśli. Wydłuża kombinację. Ma niezły lewy hak, lewy sierp. Myślę, że w kolejnym sparingu wykorzystamy go na kilka rund więcej. Naprawdę myślę, że przygotuje mnie bardzo dobrze na Smitha. Dzień dobry. Jak się masz, Polskę? This sparring was very good. Sparing był naprawdę niezły. Masternak jest bardzo doświadczonym pięściarzem. Ta sesja treningowa oparta była na myśleniu strategicznym. Boksowaliśmy zgodnie z taktyką. Masternak jest silny i każdy, kto będzie z nim boksował, przekona się o tym. Whoever's gonna fight him, strong, silny. If you read the Bible, if you read other stories, there's Jeśli czytałeś Biblię, to wiesz, że wielki facet może zostać przechytrzony przez tego mniejszego. W końcu jesteśmy ludźmi, nie zwierzętami, nie lwami czy tygrysami. Jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego, ponieważ kierujemy się myśleniem. Jeśli Masternak skorzysta ze swoich atrybutów, czyli umysłu w ringu, to wygra tę walkę i będzie w stanie przechytrzyć każdego, kto stanie mu na drodze. Niepokonany Szwed z wagi półciężkiej zwraca uwagę na to, że twoim największym argumentem, jego zdaniem, jest w ringu myślenie. To cieszy. No, boks jest dla inteligentnych ludzi. Gdzieś kiedyś słyszałem takie powiedzenie, jak jesteś głupi, to jak możesz być mistrzem? After all, it will be a great fight. Czeka nas wspaniała walka. Jestem w drużynie Masternaka. Jestem w Polsce, czuję się częścią obozu przygotowawczego. Całym sercem za Masternakiem. Nie ma innej możliwości, by się przygotować dobrze do walki, nie mając dobrych sparingów. Jednak solą przygotowań są sparingi. A solą walki mistrzowskiej jest pas. To jest chyba ten najlepszy moment. Doświadczenie zebrane z zawodnikami, można powiedzieć, najlepszymi w świecie. Plus dojrzałość, fizyczność, bo też fajnie wygląda jak na wagę cruiser dosyć dobrze. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment i ten czas, żeby pojechać i ten pas zdobyć. Chłopak jest kompletny moim zdaniem, więc ta walka będzie ukoronowaniem jego kariery wielkiej. A wiadomo, jeszcze jest jedna rzecz, psychika. Psychicznie też od Dortikosa urósł, bo ja to obserwuję, prawda. No więc widziałem, jaki był z Dortikosem, a jaki jest teraz, prawda, więc jest już teraz, to jest nastawiony na wszystko, więc będzie wojna, naprawdę piękna.
trener Gmitruk widział więcej, to my już wszyscy wiemy, to już udowodnił nie tylko to za sprawą mnie. Natomiast no to z pewnością no byłoby coś pięknego również jakby takie moje oddanie jemu szacunku, że on kiedyś uwierzył we mnie, zaufał mi i teraz bym mu odpłacił. Fakt, że już go nie ma z nami, ale myślę, że jakby Piotrek jest jego wychowankiem, ja jestem jego wychowankiem. No gdzieś tam to wszystko jesteśmy kontynuatorami tej jego wizji. Andrzej zawsze miał smykałkę do łowienia talentów, tak? On robił to najlepiej, wydaje mi się, że wiedział, popatrzył się i wiedział, że ten zawodnik w przyszłości może kimś zostać. Z pewnością nie byłoby, to z pewnością będzie takie zwieńczenie tej drogi naszej, bodajże przez 10 czy 11 lat wspólnie z trenerem Gmitrukiem. No trener Andrzej miał w sobie tak zwane trzecie oko. I to już wchodząc w taki aspekt, że kiedyś na przykład gdzieś walczył, mówił Mateusz, wydłuż ten prawy sierp. Raz, jeden cios. Wydłużyłem prawy sierp, wygrałem przez knockout. Mateusz mówił, że już go z nami nie ma, ale ja mam wrażenie, że on z nami wciąż jest. Że bardzo często go wspominamy, często o nim rozmawiamy. Przede wszystkim przy okazji jakiejś tam analizy treningowej, tak? Gdzieś tam podczas omawiania przygotowań w temacie boksu. Widać, że to, co Mateuszowi przez tyle lat wkładał do głowy, to tam jest. To nie jest tak, że to zniknęło, tak? Że wraz z odejściem pana Andrzeja po prostu zapomnieliśmy o tym, tylko no, to było tak fundamentalne dla nas, to było tak ważne dla Mateusza, dla jego rozwoju sportowego, że to zostanie z nami na zawsze, więc my teraz bardzo dużo rozmawiamy o tym, że to będzie piękna historia, tak? Że on to dostrzegł dużo wcześniej, że on to zapowiedział wcześniej, że może nie był w stanie przewidzieć, ile to zajmie Mateuszowi, tak? Ale gdzieś tam przeczuwał, że na pewno tak się stanie. Więc on z nami cały czas jest. Ja nie jestem człowiekiem przesądnym ani kimś, kto buja w obłokach. I ostatni raz z trenerem Gmitrukiem widziałem się, byliśmy akurat w studio TVP, już nie pamiętam jakiej gali. I jak nigdy trener Gmitruk mnie nie przytulał na pożegnanie, to tym razem ja tak przytulił, że nawet dzwoniłem do Darii i mówię, że takie mówię, to dla mnie było jakieś dziwnie charakterystyczne, że po prostu jak ojciec przyszedł, objął mnie, przytulił mnie, życzył mi powodzenia, bo byłem przed walką z Dorcikosem. No i później tak się okazało, że to było ostatnie nasze spotkanie. Idziesz przez swoje życie, przez swoją karierę, tą taką utorowaną drogą i tak wiesz, jest taki moment, że nie wiesz, dokąd ta droga cię zaprowadzi. Teraz już wszyscy wiemy, w którym momencie jestem. Została ta kropka nad literką i ta kropka, jedna jedyna walka, o której marzyłem, do której dążyłem, do której poświęciłem naprawdę mnóstwo wszystkiego. Zdrowia, czasu, poświęcenia rodziny. Cel, który chcesz osiągnąć, to zawodowe mistrzostwo świata. No i teraz jestem u progu tego, by to spełnić dla siebie, dla najbliższych. Ja teraz mówię na przykład, oglądam jakąś inną walkę i właśnie mówię do Darii, że chciałbym nie tylko założyć pas na moje biodra, ale chciałbym, żebyś w ringu po prostu miała łzy mistrzowskie. 5 mistrzów świata z Polski, Adamek, Michalczewski, Głowacki, Włodarczyk, no i teraz Łukasz Różański niedawno. I rozumiem, że ty już, Daria, sobie wizualizujesz, że tym 6 będzie twój mąż i Polska znowu będzie mogła przeżyć coś pięknego. Tak, zdecydowanie wyobrażam to sobie. Potrafię
śnić o tym i rano się obudzić i opowiadać o tym Mateuszowi ze szczegółami, więc tak jak powiedziałam, nie ma żadnego zapeszania, jest konkretna wizja na to, co przed nami i na to, co zrobimy, więc jestem święcie przekonana, że tak będzie i nie widzę żadnej innej opcji. To ja teraz znajdę tu analogię. Przemysław Saleta, Albert Sosnowski, Grzegorz Proksa, Rafał Jackiewicz, Piotr Wilczewski, szósty Mateusz Masternak, mistrz Europy. Wymieniłeś teraz pięciu mistrzów świata i szósty będzie Masternak.